Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Aleksander Targoński. Jestem urologiem i andrologiem, a jednocześnie jako jedną ze swoich dziedzin zajmuję się również urologią estetyczną i wykonywaniem zabiegów plastyki męskiej narządów płciowych przy użyciu kwasu hialuronowego. Tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że zabieg powiększania prącia kwasem hialuronowym cieszy się w ostatnim czasie rosnącą popularnością wśród mężczyzn. Jest to zabieg, który może mieć wskazania wynikające zarówno z zewnętrznej, jak i wewnętrznej motywacji pacjenta. Ta motywacja zewnętrzna polega na tym, że partnerka motywuje swojego partnera do takich działań po to, żeby poprawić komfort wzajemnego współżycia. Natomiast motywacja wewnętrzna wynika z tego, że powiększanie prącia kwasem hialuronowym będzie niewątpliwie związane z poprawą pewności siebie, z poprawą samooceny i z walką z kompleksami. Należy wskazać również pewne fakty związane z samym zabiegiem. Zabieg polega na tym, że do skóry czy do przestrzeni podskórnych prącia wstrzykuje się kwas hialuronowy przygotowany w formie żelu. Ten preparat jest na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego i jeżeli chodzi o jego technikę podawania, wybór ilości podawanego preparatu jest kwestią ustalenia pomiędzy pacjentem a lekarzem i ta ilość zawsze jest przez lekarza indywidualnie dobierana. Często pacjenci pytają, jakie są przeciwwskazania, kiedy tego zabiegu wykonywać nie można. Szanowni Państwo, należy wskazać po pierwsze sytuację, kiedy pacjent ma przeciwwskazania miejscowe do takiego zabiegu. Takimi przeciwwskazaniami są toczące się infekcje skórne w obrębie narządów płciowych. Wówczas zabiegi medycyny estetycznej z gruntu są przeciwwskazane. Jest to również stosowanie leków przeciwpłatkowych i antyagregacyjnych, czyli takich leków, które hamują krzepnięcie krwi i których jednoczesne stosowanie mogłoby doprowadzić do powikłań, na przykład w postaci krwiaka. Natomiast szczegółowy wywiad z pacjentem, czyli wcześniejsza rozmowa z lekarzem pozwala na to, żeby pacjenta do zabiegu w bardzo bezpieczny sposób zakwalifikować. Jeśli chodzi o przebieg samego zabiegu, ten zabieg wykonywany jest przy użyciu znieczulenia miejscowego. Tym lekiem znieczulającym jest lignokaina. Lignokaina jest preparatem stosowanym szeroko w chirurgii, na przykład przy zszywaniu ran skórnych. Lignokaina jest zawarta w obrębie ampułko strzykawek, które zawierają kwas hialuronowy i tak naprawdę w jednym preparacie w czasie odstrzykiwania prącia podawany jest środek znieczulający i sam kwas, dzięki czemu dyskomfort związany z kwasem hialuronowym, z jego aplikacją jest naprawdę minimalny. Dla pacjentów, którzy wykonywanie wkłuć, czy którzy generalnie podawanie zastrzyków znoszą słabo, możliwe jest również zaaplikowanie na powierzchnię prącia preparatów topicznych, które mają działanie miejscowo znieczulające, to znaczy, że prącie można wcześniej posmarować żelem, który znieczula skórę przed wykonaniem samego zastrzyku. Także nawet ten początek zabiegu, który wiąże się z iniekcją, z podawaniem kwasu, jest dla pacjenta nieodczuwalny i zupełnie bezpieczny. Jeśli chodzi o zabieg, należy jeszcze podkreślić, że preparat kwasu hialuronowego jest preparatem zupełnie bezpiecznym, ponieważ oparty jest o substancję, która w naturalny sposób występuje w ciele każdego człowieka. Ta substancja, tak jak Państwo wiedzą, obecna jest
obecna jest w obrębie skóry, w obrębie błony naziowej stawów, czy nawet w obrębie gałki ocznej i przez to jej strzykiwanie do organizmu z reguły nie powoduje jakichkolwiek negatywnych działań. Powiedziałem z reguły, ponieważ czasami w bardzo rzadkich przypadkach zdarzają się reakcje związane z nadwrażliwością, które zwykle w ciągu kilku godzin ustępują i nie powodują żadnych trwałych niedogodności dla pacjenta. Na pewno mają Państwo pytania. Ja tytułem wstępu powiedziałem kilka słów związanych z codzienną moją praktyką. Jeżeli są jakieś pytania od pacjentów, no to ja oczywiście z przyjemnością odpowiem. Mamy pytanie od pana Tomasza. Pan Tomasz chce powiększyć prącie kwasem hialuronowym, ale twierdzi, że efekty powiększania bywają nietrwałe. I pyta pan Tomasz, czy jeśli ten zabieg będzie kilka razy powtarzał, to może liczyć na to, że efekty utrzymują się dłużej. Szanowni Państwo, rzeczywiście tak się dzieje, to znaczy zabieg z użyciem kwasu hialuronowego co do zasady wykonuje się w pewnych odstępach czasowych. Kwas hialuronowy rozkłada się w naszej skórze przez okres około 12 miesięcy, czyli zabieg wykonywany dzisiaj daje nadzieję na utrzymujące się powiększenie prącia przez najbliższy rok. To jest oczywiście kwestia indywidualnie zmienna i zależy od kilku czynników, na przykład od aktywności enzymów skórnych, które w procesie powolnego rozkładu tego kwasu uczestniczą. I bywa tak, że wykonany zabieg będzie starczył na nieco dłużej, na przykład 14 miesięcy, a bywa tak faktycznie, że już po 10 miesiącach te depozyty ulegają stopniowemu zanikowi. I w związku z tym pojawiła się taka tendencja, która polega na tym, żeby zabiegi te systematycznie powtarzać w czasie. I rzeczywiście, gdyby wziąć pod uwagę dwie sytuacje, to znaczy pacjenta, który zabieg wykonuje jednorazowo, a następnie do jego wykonania powraca po 12 miesiącach, lub też wziąć pacjenta, który tę samą porcję kwasu decyduje się podać w kilku następujących po sobie zabiegach, w kilku następujących po sobie iniekcjach, to faktycznie efekty tego postępowania będą niewątpliwie lepsze u pacjenta, który te iniekcje powtarza. Dzieje się tak dlatego, że oprócz samego kwasu również zabieg wstrzykiwania wpływa na funkcjonowanie skóry, na procesy regeneracyjne, na syntezę kolagenu i jego kształt, w ten sposób na remodelowanie skóry. Innymi słowy, nie tylko sam fakt, że podajemy też ten kwas, ale też fakt, że wykonujemy poszczególne iniekcje i wykonujemy je w sposób regularny, doprowadza do tego, że zwiększa się nie tylko objętość prącia, ale też poszerza się jakby objętość skóry, która ten kwas hialuronowy zawiera. Zatem, odpowiadając na pana pytanie, jeżeli zdecydowałby się pan ten zabieg powtarzać, na pewno efekt będzie lepszy niż przy jednorazowym podaniu. W porządku. Jeżeli jest kolejne pytanie, to proszę bardzo. Pan Przemysław pyta, jakich efektów można się spodziewać przy powiększaniu prącia kwasem hialuronowym. To jest bardzo często zadawane pytanie przez osoby uczestniczące w tym zabiegu. Proszę Państwa, kwas hialuronowy jest kwasem, który gwarantuje przyrost objętości. Tak jak Państwo wiedzą, kwas wstrzyknięty w określoną okolicę, ponieważ zabiegi w urologii estetycznej są tylko wycinkiem całości medycyny estetycznej poświęconej kwasowi hialuronowemu. Ten kwas w różnej postaci może być wstrzykiwany w różne okolice ludzkiego ciała i w większości tych zabiegów jego zadanie polega na wygenerowaniu odpowiedniej objętości w danej okolicy. W przypadku urologii estetycznej chodzi o powiększenie objętości prącia. Czyli naczelnym jakby efektem wstrzyknięcia kwasu będzie zwiększenie grubości prącia, zwiększenie jego obwodu.
No i wiadomo jest, że jeśli chodzi o takie średnioeuropejskie wartości, prąd się dorosłego mężczyzny mierzy z reguły w spoczynku około 10 do 12 cm. Ta długość się oczywiście zwiększa w trakcie erekcji, wtedy wynosi średnio 15 do 17 cm. I jeśli chodzi o obwód prącia, odpowiednio w spoczynku i w trakcie erekcji, zwykle w spoczynku jest to 8-9 cm, jeśli chodzi o stan erekcji, od 11 do 12. I teraz podawanie preparatu kwasu hialuronowego będzie doprowadzało do przyrostu parametru grubości, czyli obwodu prącia, zwykle od 1 do 5 cm w wyniku jednorazowego zabiegu. Natomiast nie da się w prosty sposób wskazać przyrostu objętości kwasu u danej osoby po podaniu danej ilości preparatu. Dlatego, że po pierwsze, co wydaje się oczywiste, to jaki przyrost objętości się uzyska, zależy od tego, jak dużą ilość kwasu hialuronowego się wstrzykuje. Po drugie, jaka jest budowa tego kwasu, czyli jaki konkretny preparat decydujemy się zastosować, ponieważ są preparaty kwasu hialuronowego o gęstości mniejszej, a także są takie, które mają gęstość wysoką. I te, które mają gęstość wysoką, oczywiście cechują się większą trwałością i większym przyrostem objętości. Wreszcie decydują też indywidualne warunki anatomiczne danego pacjenta, to w jaki sposób zbudowane jest jego prącie, jak rozciągliwa jest skóra na prąciu i tak dalej, i tak dalej. Nie da się wobec tego w takim prostym, no, arytmetycznym sposobie powiedzieć u konkretnego pacjenta, że podanie kwasu hialuronowego wywoła u pana przyrost o 4 cm, a nie o 5 cm, to zawsze jakby jest wynikiem takich indywidualnych uwarunkowań, o których wcześniej powiedziałem. Natomiast niewątpliwie ten przyrost będzie zauważalny. I druga sprawa, jeśli chodzi o długość prącia, proszę pamiętać o tym, że zabiegi związane z powiększaniem kwasem hialuronowym są dedykowane dla przyrostu objętości, to znaczy, że jakby celem naszych działań jest powiększenie przekroju prącia i zwiększenie jego masywności. Natomiast sama długość prącia może w sposób dyskretny ulec zwiększeniu, zwykle 0,5 do 1 cm, w zależności od tego, jaką ilość kwasu pacjent wybiera, czy powtarza zabieg, czy takie zabiegi miewał już wcześniej w przeszłości, ale nie jest naszym celem i też pacjenci jakby to rozumieją, żeby zwiększała się długość samego prącia. Do zwiększania długości prącia dedykowane były zabiegi związane z inwazyjną chirurgią w obrębie podstawy prącia, w obrębie więzadeł, które to prącie przytrzymują. Natomiast można powiedzieć, że zainteresowanie tego typu zabiegami w chwili obecnej jest marginalne. Wynika to z faktu, że mają one po pierwsze charakter mocno ingerujący w anatomię naszego podbrzusza, naszej miednicy mniejszej. Po drugie, wiążą się z wyższym odsetkiem powikłań okołooperacyjnych. I po trzecie, bywa tak, że niestety taki sposób przeprowadzania zabiegów doprowadza u niektórych pacjentów do utraty stabilności prącia w trakcie erekcji, w trakcie stosunku. W przeciwieństwie do zabiegów związanych z użyciem wypełniacza, jakim jest kwas hialuronowy, które to zabiegi po pierwsze są w pełni bezpieczne, ponieważ używają substancji w sposób naturalny w naszym ciele występującą. Po drugie, są w pełni odwracalne, dlatego że z upływem czasu ten kwas hialuronowy ulega stopniowemu rozkładowi. Po trzecie, są nieinwazyjne, to znaczy poza wstrzyknięciem substancji nie wiążą się z ingerencją w jakiekolwiek struktury anatomiczne prącia.
Także odpowiadając tak sumarycznie na Pana pytanie, efekty polegają na zwiększeniu objętości pręcia, w szczególności jego obwodu. Mieszczą się z reguły w przedziale 1 do 5 cm wzrostu grubości, a to, na którym jakby etapie tego przedziału dany pacjent się znajdzie, to wynika z tego, jaką ilość kwasu się poda, no i jakie są indywidualne warunki anatomiczne, które pacjent może ocenić już po rozmowie z lekarzem. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pyta Pan Piotr o różnicę czy o wskazania pomiędzy wyborem jako wypełniacza kwasu hialuronowego bądź tłuszczu i oceną, który zabieg dla tego pacjenta może być właściwszy. Jeśli chodzi o wybór czy o decyzję na temat rodzaju substancji używanej do wypełniania prącia i tym samym do powiększania jego obwodu, do powiększania jego objętości, Szanowni Państwo powinni wiedzieć o tym, że jest to po pierwsze wynik oceny indywidualnych uwarunkowań medycznych, to znaczy pacjent po rozmowie z lekarzem, którym może być lekarz medycyny estetycznej, może być chirurg, może być urolog, może być chirurg plastyczny, po rozmowie z lekarzem otrzymuje informację w takim konkretnym, indywidualnym przypadku, na jaki zabieg się decydować. Oczywiście zarówno zabieg wypełnienia prącia kwasem hialuronowym, jak i zabieg użycia tłuszczu własnego ma swoje plusy i minusy. Jeśli chodzi o zabieg z użyciem kwasu hialuronowego, podstawowym plusem tego zabiegu jest jego niska inwazyjność i to, że w zasadzie można go przeprowadzić w taki bezpieczny sposób u każdego pacjenta. Natomiast zabieg związany z użyciem tłuszczu własnego niewątpliwie jest zabiegiem inwazyjnym, ponieważ wiąże się z potrzebą wcześniejszego pobrania tego tłuszczu z określonych partii ciała. To z kolei oznacza, że nie u każdego pacjenta taką procedurę aspiracji tego tłuszczu i jego przygotowania da się przeprowadzić, ponieważ mogą istnieć określone przeciwwskazania, czy to anestezjologiczne, czy chirurgiczne do procesu poboru takiego tłuszczu. Po drugie, ten zabieg pobierania tłuszczu niewątpliwie generuje wyższe ryzyko powikłań miejscowych, chociażby infekcyjnych, czy chociażby degeneracyjnych, zwłókniniowych, nekrotycznych, niż zabieg wstrzykiwania kwasu hialuronowego. Jeśli chodzi o ostateczny wybór, tak jak powiedziałem, jest to kwestia odpowiedzi sobie przez pacjenta na pytanie, czy znam wszystkie za i przeciw jednej i drugiej metody i czy znam długofalową perspektywę, z którą wiąże się przeprowadzanie danego typu zabiegu, czyli czy wiem, jakie konsekwencje mogą się wiązać z zabiegiem jednego i drugiego typu w perspektywie tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca i roku. Bardzo proszę, czy mamy kolejne pytania? Mamy, Szanowni Państwo, pytanie od Pana Jakuba, również bardzo często zadawane przez pacjentów. To pytanie o to, czy istnieje wpływ tych technik związanych z powiększaniem prącia na jakość współżycia, na odczucia wynikające ze zbliżenia seksualnego. Więc po części, proszę Państwa, związane jest to z charakterem samego zabiegu. To znaczy, że jeśli pacjent ma przeprowadzany taki zabieg powiększania prącia, to z upływem czasu, ponieważ kwas hialuronowy, tak jak Państwo być może się orientują, ma zdolność wiązania cząsteczek wody,
powiększa się przekrój, czyli powiększa się grubość prącia. W efekcie tego oczywiście poprawia się też przyleganie prącia do ścianek pochwy u partnerki. A zatem jakość współżycia w ocenie zarówno mężczyzn, jak i kobiet z tej perspektywy jest oceniana jako dużo lepsza, dużo bardziej satysfakcjonująca. Jeśli natomiast chodzi o wrażenia czuciowe związane z receptorami obecnymi w obrębie skóry prącia, to też często zgłaszana obawa przez pacjentów. Chciałbym te wątpliwości rozwiać, to znaczy, proszę Państwa, podanie kwasu hialuronowego nie wpływa negatywnie ani na libido, ani na erekcję u pacjenta, ponieważ nie ingerujemy w żaden sposób w struktury, które za te funkcje są odpowiedzialne. I nie jest prawdą, że zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpływać na mechanizm erekcji. Ona pozostaje prawidłowa i pozostaje niezmieniona. Również nie ma wpływu, proszę Państwa, na odczuwanie przyjemności w takim znaczeniu, że kwas hialuronowy nie zmienia, nie uszkadza czy nie modyfikuje działania receptorów czuciowych znajdujących się w obrębie prącia, w obrębie żołędzi, w obrębie wędzidełka napletka, odpowiedzialnych za prawidłowe odczuwanie przyjemności przez pacjenta w trakcie współżycia. Te struktury są bezpieczne i jakby działanie układu nerwowego w tym zakresie na skutek ingerencji kwasem hialuronowym pozostaje zupełnie niezmienione. Także na pytanie pana Jakuba odpowiedź brzmi zdecydowanie pozytywnie, bez ryzyka tych aspektów negatywnych, które można by się obawiać. Mamy pytanie od pani Magdaleny o kwestię bezpieczeństwa używanych preparatów. W kontekście takim globalnym, czyli w kontekście całego organizmu. Tak jak Państwu już wcześniej sygnalizowałem, kwas hialuronowy jest preparatem, którego źródło jest źródłem naturalnym, czyli jest to substancja w sposób anatomiczny, w sposób fizjologiczny, występująca u każdego z nas w ciele. I w związku z tym, ponieważ odtwarzamy w bardzo wierny sposób na drodze odpowiednich nowoczesnych technologii budowę tego kwasu hialuronowego obecnego w naturalny sposób w naszej skórze, to też podawamy preparat oczywiście syntetyczny, uzyskiwany na drodze bardzo żmudnych i bardzo szczegółowo kontrolowanych badań pod względem bezpieczeństwa dla człowieka, może być bez obawy o jakieś naruszenia w obrębie organizmu spokojnie stosowany. Zwracam Państwa uwagę, że kwas hialuronowy, który użytkowany jest w urologii estetycznej, czyli służy u pacjentów do powiększania prącia, jest to kwas certyfikowany, jest to kwas wysoko oczyszczony, jest to kwas, który równie dobrze mógłby być zastosowany w innych okolicach ciała, na przykład w obrębie policzków, w obrębie brody i tak dalej, co świadczy o tym, że jest to preparat wysoce bezpieczny i przygotowany do tego, aby deponować go w rozmaitych, również intymnych okolicach ludzkiego ciała. Zapewne odbiorcami naszego dzisiejszego spotkania są przede wszystkim panowie, ale ponieważ pytanie napisała do nas pani Magdalena, to też należy jako uzupełnienie wskazać, że preparaty kwasu hialuronowego są z powodzeniem i bezpiecznie także stosowane u kobiet. I również w zakresie ginekologii estetycznej są kompletnie bezpieczne.
Pytanie od pana Adriana. To jest, tak jak państwo być może się domyślają, jedno z częściej zadawanych. Chodzi o statystyczne efekty powiększenia prącia po zabiegu i wskazanie konkretnych wartości centymetrowych. Odnosząc się do pana pytania, troszkę posiłkuję się tym, co już wcześniej wyjaśniałem, to znaczy, że naszym głównym celem jest powiększanie obwodu prącia. Takim ostatecznym, finalnym efektem jest wzrost tego obwodu, szacowany w przedziale od 1 do nawet 5 cm. I podkreślam jeszcze raz, jest to bardzo zmienne indywidualnie, zależy od tego, jaką ilość kwasu użyjemy, jakiego preparatu, ile tego kwasu użyjemy, a w związku z tym również pośrednio, jaki decydujemy się przeznaczyć budżet na przeprowadzenie tego zabiegu. Natomiast jeśli chodzi o te wartości centymetrowe, które pan tutaj precyzyjnie pyta, to przyjmuje się w różnego typu publikacjach czy opracowaniach naukowych czy statystycznych właśnie taki przedział 1 do 5 cm co do obwodu i zwykle pół do 1 cm w zakresie długości, w szczególności przy tym, kiedy te zabiegi są przez pacjenta na przestrzeni czasu wykonywane regularnie. Tutaj też od razu chciałbym zastrzec, że o co też czasami pacjenci pytają, nie ma takiego obowiązku i takiej konieczności, żeby ten zabieg raz wykonywany był już potem w efekcie regularnie powtarzany. Jest to oczywiście bardzo korzystne, jeżeli pacjent na takie postępowanie się decyduje, ponieważ wówczas ten zabieg początkowo wykonany, a następnie powtarzany ma dużo trwalsze i bardziej zadowalające efekty, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten zabieg wykonać jednorazowo w kategoriach próbowania i oceny komfortu funkcjonowania po podaniu tego preparatu i też na dowolnym etapie w zupełnie bezpieczny sposób przygodę z kwasem hialuronowym, jeżeli pacjent uzna to za stosowne, można zakończyć. W porządku. Nie mam tutaj większej liczby pytań. Mam nadzieję, że do stosowania kwasu hialuronowego jako preparatu powiększającego objętość prącia udało mi się państwa zachęcić. Gdyby, rzecz jasna, mieli państwo jakieś pozostałe, bardziej szczegółowe pytania i zwłaszcza gdyby państwo zainteresowani byli, czy i w jaki sposób ten zabieg można u państwa wykonać, to oczywiście zapraszam serdecznie do kontaktu i spotkania w ramach konsultacji. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.